Widzę, że już jestem połączony na żywo z wami. Zacząłem odrobinkę wcześniej, dorobiłem się już zegara, więc za niecałe 4 minuty zaczynamy ten właściwy stream. Tutaj trochę sobie jeszcze patrzę, poustawiam. No i w ogóle witam was. Cześć, co u was, co słychać? Podglądam sobie jeszcze drugi ekran, dzięki czemu będę też widział tym razem wasze komentarze. Nauczyłem się trochę po tym pierwszym testowym streamie. Więc jeżeli mnie widzicie, możecie dać lajka teraz, to sprawdzimy, czy lajki i reakcje działają. Dobra, to mamy ustawione. Szczerze mówiąc, myślałem, że będę miał więcej problemów z połączeniem się w tym pierwszym streamie. Zacząłem tak trochę wcześniej, zachowawczo, bo wiecie, coś pewnie się nie uda. No i teraz tak sobie razem czekamy, nie? Niecałe 3 minuty jeszcze. Także tak. A warto poczekać, bo dzisiaj się będzie sporo działo. Będziemy projektować na żywo. Przygotuję dla was kuchnię IKEA, ale nie byle jakąś kuchnię, nie jakąś wymyśloną kuchnię. To będzie prawdziwe, prawdziwa kuchnia. O tym też oczywiście opowiem, zanim zaczniemy. Opowiem też o tym, dlaczego tak ją projektuję, a nie inaczej. Trochę o zasadach ergonomii wspomnimy sobie, o tym, dlaczego trójkąt roboczy to jest takie, no... No to jest pewna zasada, ale to nie jest tak, że każda kuchnia musi mieć ten trójkąt roboczy, jak już go nie ma, to źle. Muszę wam powiedzieć, że jak ustalałem ten zegar wcześniej na 5 minut, to wydawało mi się, kurczę, to zleci momentalnie, a teraz tak... Żałuję, że ten zegar w ogóle wymyśliłem, że trzeba od razu zrobić live, zaczynamy i wiecie, ogień. Albo i nie. Ciekawe. Oczywiście ten zegar za chwilę zniknie, przejdziemy na kolejne plansze, także to będzie bardzo, myślę, interaktywne live. Trochę podglądałem innych streamerów. Nie kończę takie live'y typowo na Facebooku, tylko coś na granicy streamu, a prezentacji. Ach, minutka, minutka i jedziemy. Oczywiście jakbyście mieli jakieś pytania w trakcie streamu, to zadawajcie je. Jak mówiłem, ja mam podgląd na to, co będziecie pisali. Więc też będę starał się na bieżąco na wasze pytania po prostu odpowiadać. Ustawiam sobie wszystko. O, siema Michał. Widzę, że nas dołączył akurat. Pozdrawiam. Ok, kochani, 30 sekund i... Zaczynamy pierwszy raz projektowanie kuchni na żywo. No dobra. A, bo w ogóle to jest tak, co jeszcze zerkam. Mamy pewną różnicę. Mamy pewną różnicę w czasie, w sensie u mnie to trochę szybciej się kończy, u was inaczej. Dobra, nie, nieważne. Zaczynamy. Cześć, witajcie, nazywam się Filip Tchorek i razem z moją żoną Różą prowadzimy pracownię projektową Tchorek Home oraz blog Twoje Pierwsze Mieszkanie. No tak pokrótce powiem, kim jesteśmy, bo może traficie ten stream zupełnie przypadkiem. Nasz blog Twoje Pierwsze Mieszkanie prowadzimy już od 1,5 roku i tam dzielimy się naszą wiedzą, opowiadamy o tym, jak samodzielnie może się urządzić. W ramach naszego bloga mamy też takie dwie usługi, jak konsultacje wnętrz oraz projekt kuchni IKEA. No, konsultacje są dla osób, które mają po prostu jakiś konkretny problem z jakimś zagadnieniem, wtedy po prostu indywidualnie im podpowiadamy i tłumaczymy. Nasza pracownia Tchorek.com specjalizuje się, no, po prostu zajmuje się w projektowaniu wnętrz takim całościowym. Także stąd nas możecie znać. Poza tym wpisy, podcasty, na Facebooku co nie coś publikujemy, mamy
Tak jak tam widzieliście, pewien taki rozkład jazdy wpisów, zawsze coś się u nas dzieje. Dobra, to tak pokrótce. Natomiast dzisiaj będziemy razem projektować kuchnię. Jak wspominałem, że nie widzieliście, to nie będzie jakakolwiek kuchnia, tylko wybrałem sobie na tapetę kuchnię jednej z moich klientek. Przy czym nie lubię w ogóle tego słowa klientka, ponieważ ja nie sprzedaję tych projektów. My współpracujemy, my tworzymy coś razem. I opowiem właśnie o takim projekcie, którym wspólnie wypracowaliśmy. To, co teraz tutaj widzicie, to jest taka tablica inspiracji. To jest prawdziwa tablica inspiracji, czyli są elementy, które no właśnie otrzymuję przed przygotowaniem projektu. Lecz żeby to było jasne, to nie jest tak, że poszło o inspirację, dostaję takie zdjęcie i potem wiecie, no zrobię dokładnie tak samo. Nie, każda inspiracja rządzi się pewnymi prawami. Ja patrząc na takie zdjęcia, no wiem, że nie chodzi o wszystko, tylko o poszczególne elementy. I tak też będzie chodziło w tym projekcie. Znaczy wiemy, że ta kuchnia ma być biała, stylizowana. Bardzo ważną rolę będą odgrywały czarne uchwyty i dodatki, chociażby no, czarny cement AGD. Ważne będzie pierwsza inspiracja w lewym górnym rogu, no barek. Chcemy mieć w tej kuchni tego typu barek, też będziemy no, go tam planować. Co jeszcze ważne, oczywiście zlew ceramiczny, ten typowo z IKEA i lodówka wolno stojąca, która troszkę napsuje krwi w czasie projektowania, ale to też jest do zrobienia. Samo wnętrze wygląda w ten sposób, czyli typowy prostokąt. Mamy tutaj jedno główne wejście, to co gdzieś na dole, natomiast z prawym górnym rogu, tam jest przejście do spiżarni. To jest bardzo ważne, ponieważ skoro wiemy, że mamy spiżarnię, to znaczy, że w kuchni nie musimy się tak bardzo skupiać na tworzeniu jakichś szaf gospodarczych, na to będzie miejsce, kuchnia ma być miejscem typowo do pracy, więc inne jakby wytyczne będą tam dla nas ważniejsze. Jeszcze musimy zwrócić uwagę na okno. Tam wysokość do parapetu to jest 85 cm. My to na szczęście wyłapaliśmy na etapie projektu, no dzięki czemu to okno można było jeszcze podnieść, bo to w ogóle jest dom, a nie mieszkanie. Nasz blok to twoje pierwsze mieszkanie, jak macie dom, też możecie nas czytać. Taki żarcik, będzie ich dzisiaj pewnie więcej. Więc tak to wygląda i cóż. Przejdźmy do samego projektu. O, przechodzimy do IKEA Planera. Ja to tylko się też przełączę. Zaczynamy już projektowanie tak naprawdę właściwe. Po uruchomieniu IKEA Planera taka nas widać plansza. Możemy wybrać sobie kształt naszego pomieszczenia. Jak mówiłem, mamy prostokąt, więc to jest już kwestia samych wymiarów. Ja sobie wszystko tu wcześniej trochę ponotowałem, żeby was tutaj nie przenudzać. Ściana A, ściana B i wysokość. Klikamy zastosuj i wnętrze gotowe. Kolejnym elementem będzie wstawienie drzwi. Więc wybieramy drzwi przesuwne, które znajdą się jako wejście do spiżarni. One mają szerokości 700 mm, wysokość zostaje. Jakby dokładne umiejscowienie tych drzwi nie jest nas aż tak bardzo istotne, więc po prostu sobie je tutaj zostawię. Natomiast ważniejsze będzie to wejście główne do kuchni. Ono będzie nam w pewnym momencie jakby wpływało na to, gdzie możemy zakończyć tą zabudowę kuchenną. I sprawdzamy. Teraz uwaga, znaczy jest wysokość, szerokość, tam była szerokość, wysokość, więc trzeba na to zwracać uwagę. A, no właśnie, wysokość. No, mówiłem zwracać uwagę, sam nie spojrzałem. 800 zastosuj. I ustawiamy w właściwym miejscu. No, IKEA ma ten problem, że nie mamy za bardzo możliwości tych elementów ustawiać tak, że po prostu podamy dokładny wymiar, musimy po prostu przesunąć w pożądane miejsce ten obiekt. Robimy to mniej więcej na oko, a potem to, co nam pozostało, używamy strzałek na klawiaturze, wtedy co 1 mm możemy ten obiekt przesunąć i dzięki czemu precyzyjnie sobie go ustawiamy. Kolejny ważny element to okno podwójne i znów szerokość tego okna to 1,50 m. Jak mówiłem, uwaga, co tutaj podajemy, teraz będzie wysokość od podłogi. Jak wspominałem, na projekcie było niżej, my to zweryfikowaliśmy, więc ja podam taki wyższy od razu wymiar, czyli 950 mm i wysokość samego okna 1450. Mamy i podobnie jak drzwi, też sobie po prostu ustawiamy to okno w żądanej pozycji. Ono znajduje się 71 cm od tej lewej ściany, więc tak znowu trochę na oko i resztę dokładnie doklikam na przeklikałem na klawiaturze. Mamy. Teraz
W zasadzie chyba najważniejsza rzecz, jaką musimy zrobić, to pamiętać, aby zablokować wymiary pomieszczenia. No dzięki temu, jak gdzieś przypadkowo klikniemy, tam się wszystko nie rozjedzie, a to się niestety zdarza. Jeszcze możemy dać jeszcze jeden element, to znaczy elementy instalacji i wybrać tutaj rury wodociągowe. Jeżeli wiemy, gdzie mamy instalację, to w ogóle też polecam w IKEA Planerze, że te wszystkie elementy nanieść, na po prostu ułatwi dalszą pracę. To mamy centralne części okno naniesione, ok. Pomieszczenie, można powiedzieć, że gotowe, więc przystępujemy do projektowania kuchni. Natomiast jak wspomniałem, ja mam jakiś koncept na to wnętrze, natomiast chcę wam jakby opowiedzieć, jak w ogóle można zabrać się za projektowanie swojej własnej kuchni, od czego można zacząć, żeby to miało jakieś ręce i nogi. I choć generalnie nie lubię zasady trójkąta roboczego, to ta zasada nam się przydaje na początku. I w tym wypadku wybierzemy sobie szafkę pod zlew. Jeżeli ktoś nie kojarzy zasady trójkąta roboczego, to już tłumaczę, jest to takie obrazowe przedstawienie trzech najważniejszych punktów w kuchni, czyli zlewu, płyty grzewczej oraz lodówki. I my teraz zaraz sobie taki trójkącik tu roboczy zrobimy. Jeszcze tylko sekunda i lodówki wolno stojące. Dobrze. Więc gdybyśmy chcieli tą kuchnię zaprojektować w myśl trójkąta roboczego, no to jak wspominałem, najpierw mamy lodówkę, potem mielibyśmy zlewozmywak, no i potem płytę. No ale jak widzicie, no taki pomysł sam w sobie, no może jest ergonomiczny, ale no przy tym układzie wnętrza, no taki sobie. Więc najczęściej to sam się wykrusza przy trójkącie roboczym, no to jest kwestia instalacji wodnej, czyli umieszczamy zlewozmywak tam, gdzie faktycznie powinien być. Ona bardzo często dyktuje warunki. Oczywiście miejsce zlewozmywaka, no możemy zmienić, to możemy prowadzić po ścianie z pewnymi obostrzeniami, ale możemy. Natomiast na razie zacznijmy od tego, że jeżeli zaczynacie projekt swojej kuchni i wiecie co zrobić, zacznijmy od tego, gdzie mamy to w ogóle przyłącza wykonane, a potem będziemy dalej kombinować. Więc jeżeli tutaj nam wyląduje zlew, to chyba zamieniam miejscami go z płytą. I zobaczcie, co nam tu wychodzi. No nadal powiedzmy trójkąt, ale no, ten trójkąt nie do końca już jest taki ergonomiczny, jak powinien być. Takim prostym zabiegiem, który czasami możemy stosować w niektórych wnętrzach, to po prostu odwrócić kolejność tych miejsc. Bo zobaczcie, jeżeli lodówkę bym ustawił w tym miejscu, to w zasadzie znowu mam salę trójkąta roboczego zachowaną, no i wszystko działa. Natomiast patrząc szerzej na wnętrze, a do tego zawsze was zachęcam, no to taki układ sprawia, że ten barek będzie nam wychodził, pamiętamy o barku, na samym wejściu. No i druga sprawa, no nie w pełni wykorzystamy całą tą ścianę. Dlatego ja jednak pokombinę trochę inaczej i tą lodówkę jednak umieszczę w tym miejscu. I to będzie moja pewna oś, od czego zacznę w ogóle obudowywać cały ten układ. Jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajmy, że mamy też w planach umieścić tutaj wysoką szafę do zabudowy piekarnika i kuchenki mikrofalowej. Więc ten element dodatkowo sprawia, że ten idealny układ trójkąta roboczego tak nie do końca by tutaj dobrze nam wyglądał. Niemniej, jeżeli zaczynacie swoje planowanie kuchni, no to od tych trzech punktów zacznijcie, niekoniecznie w myśl tej idealnej zasady trójkąta roboczego, ale najpierw wytyczamy te trzy elementy, a potem dokładamy kolejne. W moim układzie ta kuchnia wyglądałaby w ten sposób, czyli mamy zlew pod oknem, płyta będzie w centralnej części ściany, następnie lodówka i słupek z zabudowanym piekarnikiem, kuchenką mikrofalową. Można powiedzieć, naprawdę jest już nieźle. Jeżeli mamy sytuację, teraz kolejne kroki. Moim kolejnym krokiem będzie dodanie narożników. W ogóle, jeżeli mamy kuchnię, gdzie mamy narożniki i w szczególności mamy kuchnię z IKEA, to te narożniki właściwie występują tylko w dwóch rozmiarach, co sprawia, że to nie jest tak, że projektujemy, dokładamy sobie szafki i ten narożnik jakoś tam nam wyjdzie wynikowo. No nie, no tutaj musimy rzeczywiście od tego narożnika zacząć i dopiero potem przesuwać tą zabudowę, żeby nam to się po prostu wszystko w miarę sensownie zgrało. I też tak zrobię, czyli wracamy do szafek stojących, wybieramy szafki narożne. Tu mamy dwie w zasadzie opcje, szafka
narożna, prosta, jak to się nazywa, bo czasami rogową, lub taka szafka na kształt literki L. Jeżeli możemy, warto unikać tego typu szafki, ponieważ ona zabiera po trochu z każdego miejsca. Natomiast te szafki są o tyle fajne dla nas, punktu projektowego, że wchodzą tylko jakby w jedną część narożnika. I zaraz wam to pokażę. Tylko muszę tu trochę meble poprzesuwać. Generalnie IKEA Planner też uczy cierpliwości. No tutaj te ruchy szafek, ich obroty, to wszystko to tak działa bardzo powoli, natomiast na pewno duży jest plus taki, że to jest taki trochę program, no, by tak właśnie nie przeklinać, głupko odporny. No generalnie w tym programie coś sobie nie zrobimy, on zawsze wyraźnie krzyczy, jeżeli coś jest nie tak. O, jak widzieliście, wstawiłem tą szafkę narożną. Ona wchodzi w róg, ale tylko jakby tak po tej długości, dzięki czemu mam znowu ten obszar całości do zagospodarowania w tej centralnej części ściany. I to samo zrobię po drugiej stronie. Czyli też kolejna szafka narożna, tylko otwierana w drugą stronę. O, słuchaj, wiatrak. Okej, część Konrad. Tak, to od komputera ten wiatraczek, bo trochę się zagrzewa, ale postaram się coś nad tym popracować następnym razem. Także przepraszam, teraz trochę się rozkojarzyłem, ale już zmieniamy szafki, już tutaj dalej projektujemy. Tutaj ta pisze, że nie czekajmy na IKEA Planner, bo jeszcze 7 lat temu obrót szafki trwał do 30 sekund. No właśnie, ja w tym momencie chwilowo ugrzązłem, bo próbuję coś zmienić, coś mi tutaj w ogóle nie, ta szafka nie wchodzi. Dobra, wywaliłem ją. Dodaj. Pociągę pan tą złą szafkę. No dobra, słuchajcie, sorry, głupi ja. Źle spojrzałem, nie tą szafkę co trzeba. Albo już po prostu zwariowałem. Więc tak, stawiamy szafki narożne. Jak już je wstawimy, to właściwie będziemy już na... Nie, będziemy jeszcze kawał drogi do tego, aby zrobić taki projekt. Ale mam nadzieję, że jakoś ze mną chwilę wytrzymacie. Jak wasze projektowanie w IKEA Plannerze? Dajcie sobie z nim radę? Nie narzekacie bardzo? Ja właśnie od 3 minut próbuję stawić drugą szafkę narożną. I kompletnie głupieję. Czy się udało? No nie udało się, bo to jest zła szafka. Też nie głupia sprawa, co? No dobra, wracamy ją ręcznie. Dzięki IKEA Planner. Takie wpadki na żywo. Sprawdźmy, czy wszystko jest tak, jak powinno być. No, udało się. No dobra, trochę to potrwało, przepraszam was, po prostu IKEA normalnie automatycznie obraca szafkę, no i potem się już zgłupiałem, czy ja po prostu wkładam niewłaściwą prawą, lewą szafkę, czy co. No nic, dobra. Mamy to za sobą. Dwa narożniki są zrobione. Znaczy tą szafkę usuwam. I teraz, no w zasadzie już ten układ powoli nam tutaj fajnie wychodzi. Jak mówiliśmy, płytę chcemy umieścić w tej środkowej części, więc sprawdzamy po prostu, ile nam miejsca zostało. Ja już te obliczenia zrobiłem wcześniej i wiem, że to jest 1480 mm. No wiemy, że szafki, że nie mamy szafek dowolnych na wymiar, więc no ta końcówka zawsze będzie wypełniana przez maskownicę. W zasadzie skupiamy się na wymiarze 140, no i dobieramy do tego odpowiednie szafki.
No w tym przypadku ja dobiorę szafkę o szerokości 80 cm szufladami. Ona jest tą główną szafką, gdzie będzie płyta, no i uzupełnię to dwoma szafkami typu cargo. Też sami będę zerkał w dół, po prostu patrzę na wasze komentarze, może czasem myślę jakieś inne miejsce, żeby też to widzieć, aby miał na żywo odpowiadać, o co mnie pytacie. Tak, dodałem szafkę w szerokości 80 szufladami, natomiast w IKEA planerze, żeby dodać szafkę, na której będzie położona płyta, no to musimy oczywiście dodać no, szafkę z płytą rzewczą. Trochę z tego żartuję, ponieważ no, w tych programach profesjonalnych generalnie to nie jest tak, że jakaś tam szafka ma ze sobą płytę, te wszystkie elementy są oddzielnie. Jak mówię, no dzięki temu, że tak to wygląda w zasadzie, trudno zrobić sobie krzywdę w tym programie, jeżeli układamy poszczególne meble, on zawsze będzie nam, jak widzicie, po prawej stronie krzyczał, co się dzieje, co powinniśmy zrobić, jakie są wymagania. Szafka obrócona. Cudownie. Mamy w środku. Dalej. Dokładamy szafkę typu cargo. Idealnie w ogóle by było, jeżeli myślicie o planowaniu kuchni Wika, no fajnie przygotować sobie plan na choćby na kartce wcześniej. To nam ułatwi układanie tych szafek, bo jak widzicie, no program jest bardzo prosty, ale no nie działa może tak fantastycznie, jakbyśmy no, sobie tego życzyli, a każde przesuwanie szafki no, wiąże się z takim trochę może irytującym sposobem jej przemieszczania. Dobra, i szafka. O. Skoczyła. Jak wspominałem, no mamy tutaj brakujący ten dystans 8 cm. I teraz taka będzie pewna dygresja odnośnie tego, co w ogóle widzimy w programie, kiedy projektujemy taką kuchnię, a jak będzie na żywo. Ponieważ no, w programie tą szczelinę po prostu uzupełnię elementem uzupełniającym, wykończenie do szafki, mam taką dodatkową maskownicę i można powiedzieć, że sprawa jest załatwiona. Natomiast w rzeczywistości tak to nie wygląda i korzystając z potęgi technologii, o, przejdziemy sobie teraz na inny układ, to jest zdjęcie jednego z montaży, pokazuję wam po prostu, jak tak naprawdę z góry wygląda. Tak, to mamy szafkę, teraz widzicie, która wchodzi w róg, tam nie ma tej maski, którą widzieliśmy na projekcie, ją dokładamy z tego elementu maskującego z frontu i ją po prostu docinamy, więc ja na poziomie tam dokładam ósemkę, natomiast tak naprawdę, kiedy będziemy montować tę kuchnię, to no, wstawimy tam taki element, który będzie po prostu odpowiednio tam pasował, dzięki czemu wyregulujemy sobie tą szerokość na narożniku. Tak tutaj widzicie na przykładzie właśnie zielonego Botbena. Dobra, potęga programów na żywo działa. Trochę poczarowałem i wracamy dalej do projektowania. Szafki mamy poustawiane. Jak widzicie, na ten główny układ w zasadzie już jest tutaj stworzony. Dodamy jeszcze obok szafki z lewo zmywakowej zmywarkę. No, już musi być. Aczkolwiek ostatnio spotkałem się z opinią, że no niekoniecznie potrzebujemy tej zmywarki. Emilia, pozdrawiam cię, jeżeli mnie oglądasz. I kurczę, jej siła argumentów była całkiem sensowna, więc każdy raz trzeba czegoś się nauczyć i tak, zmywarka nie zawsze musi być w pomieszczeniu, jeżeli jesteśmy tego świadomi, że jej nie chcemy, to czemu by nie. Dobra, teraz wam pokażę układ, który na razie stworzyliśmy i w zasadzie można powiedzieć, że no ta kuchnia już tak całkiem nieźle nam wygląda. Mamy te najważniejsze elementy wypracowane, wszystko jest na swoich miejscach. No teraz zaczynamy jakby ją trochę dopieszczać pod tym kątem już samego układu. Pamiętamy, że chcemy zrobić tutaj barek. No i teraz ten barek ja będę planował w tej części. Jeżeli chodzi o same szerokości w ogóle barków, no to barki, jeżeli mamy barek tylko powiedzmy, żeby napić się kawki czy tam szybkie śniadanko, on może mieć głębokość nawet 35 cm. No w naszym przypadku ten barek ma też służyć jednak jako miejsce, gdzie możemy coś zjeść. No to sobie rozciągam miarę. Patrzymy, ile nam zostało miejsca, 1,90 m. No pamiętajmy o tym, że też z prawej strony jest do spiżarni, musimy tam zachować jakieś sensowne przejście. No więc z tego miejsca powiedzmy zostaje metr, możemy sobie zagospodarować. Od tego odliczamy sobie jeszcze ten barek powiedzmy 45 cm. No i w zasadzie wynikowo nam wyjdzie, że ta szafka
No fajnie, bo to jest kąpionką, w Ikei nie ma, więc szafka, którą tutaj dołożymy, to będzie szafka o szerokości 40 cm. Następnym elementem będzie barek. Zachowujemy tam przejście. Oczywiście to przejście mogłoby być mniejsze niż, ja tutaj zakładam, prawie metr, no ale znowu to jest barek, przy tym barku będą stały jakieś stoki barowe, one będą trochę szersze. No przepraszam, będą trochę wystawały tego barku, no chcę, żeby to miejsce po prostu było zachowane. No i teraz, jeżeli wiemy miejsce, gdzie kończy się ta zabudowa, możemy próbować, może nie tyle licować się z tą zabudową, ale też no fajnie by była, bo ona była gdzieś w tym obszarze. No i na to też zwracamy uwagę, że ta wysoka zabudowa znajduje się zaraz w tej strefie przy wejściu. Jak tutaj widzicie. Więc znowu patrzymy, co się dzieje, żeby odpowiednio tą przestrzeń sobie wyliczyć. A tam sobie tam zerkam. Tak, to laptop. A tutaj sobie po prostu zerkam. Ile tylko przejścia można zostawić. Ile byśmy potrzebowali to naprawdę między miejscami? No myślę, że pół metra, 60 cm to jest takie całkiem fajne przejście, abyśmy wchodząc takim łukiem o to miejsce nie zahaczali. No i korzystając z tego jakże dokładnego narzędzia w postaci linijki IKEA, no możemy sobie ustalić, ile tutaj, co nam to się może zmieścić. No i podobnie, idealnie może była jakaś 50, takiej nie ma w IKEA, deski pionki też nie, więc szafka o szerokości 40 cm tutaj wyląduje. Tymasem typu cargo i dodaję. Gdzie się pojawi szafka? Albo się nie pojawi. Pojawiła się. Jeszcze chwilę i zaraz ją przemieścimy. Przyznam się wam szczerze, że trochę myślałem, że będę w stanie mieć większą podzielność uwagi, czyli odpowiedzieć na wasze pytania z live'ów oraz projektować. Rzeczywistość okazała się trochę okrutna, nie jest to takie proste, ale próbuję. Chociaż mam nadzieję, że może którymś live'em się uda. No teraz jak widzicie, program się zbuntował i ewidentnie szafki nam nie chce włożyć tam, gdzie my byśmy chcieli, tylko o tu. Nie musimy się tym martwić, szafkę możemy po prostu obrócić ręcznie. Jeżeli trzymamy kursor na danej szafce, obracamy ją po prostu trzymając za te strzałeczki. I jest. Jeszcze trochę. Prawie się udało. Ach, mówiłem, że IKEA panel uczy cierpliwości. Mówiłem. Dobra. Mamy szafkę. Dobra, jak ryba woje. Tak, trochę tak. Kuchnia to jest w ogóle moje ulubione wnętrze, jeśli chodzi o projektowanie, bo wiecie, ja w ogóle jestem projektantem mebli, tak o sobie mówię, a kuchnia jest właściwie jednym takim, wiecie, zbiorem połączonych mebli. No, to jest cudo po prostu, no, jak to się tym nie cieszyć. Natomiast się przez chwilę nie będziemy cieszyli, ponieważ dochodzimy teraz do elementu, musimy obudować tą lodówkę. To jest ciężka sprawa w IKEA Planerze, ale w ogóle możemy. Znowu pewna dygresja. Czy można obudowywać lodówki wolno stojące? Można. Co jest akurat ważne w tych lodówkach wolno stojących, które obudowujemy, aby oczywiście sprawdzić instrukcję obsługi, bo często gęsto producent można poinformować albo czymś takim, że obudowując to urządzenie zachowajmy obieg powietrza, albo nie może być w bezpośredniej ustawione w bezpośrednim miejscu od źródeł ciepła, coś tego typu. Oczywiście nie definiuje jakich, albo czasami po prostu podaje na przykład, że 2,5 cm od najbliższej ściany. Różnie to producenci tłumaczą, na to warto zwrócić uwagę. No, ze swojej strony pokażę wam, że nawet IKEA to jest obudowana lodówka z ekspozycji ze sklepu IKEA w Warszawie Biankach. Więc Można, proszę, IKEA tak robi. Oni to zrobili to bardzo na ścisk. No i to, co mówiłem, że no można na ścisk, wielokrotnie też widziałem takie realizacje, też takie realizacje wykonywałem, czy w porozumieniu z inwestorami. Natomiast na pewno w tym momencie to urządzenie ma mniejszą możliwość po prostu obiegu powietrza, no bo tak ściskamy go, trochę się bardziej nagrzewało, też było trochę więcej energii, żeby się ochłodzić, więc no można, ale na to po prostu delikatnie bym uważał. Do tego dzisiaj jeszcze wrócimy za chwilkę, a ja przejdę dalej do obudowania tej lodówki panelami, tak żeby ona była no tak właśnie elegancko obudowana, jak widzieliśmy na zdjęciu. Natomiast zacznę najpierw od szafki wiszącej, którą umieścimy. Szafki wiszące nad lodówką
i dodajemy. Ach, idealne miejsce się dodała. To był żarcik w talii idealnym. To by było idealnie. Szafka wisząca nad lodówkę to jest takie w sumie taka śmieszna szafka. No. Was pewnie nie bawi to, że ma wcięcie w ściance tylnej, prawda? Aha, ale ma. Ma takie wcięcie, dzięki czemu zachowany tam obieg powietrza. Za tym urządzeniem to samo jest przy piekarniku. Oprócz tego głębokość jest po prostu na pełnej głębokości, dzięki czemu nam ładnie się spasowuje z zabudową wysoką po drugiej stronie. I proszę, elegancko szafka górna jest. I teraz tak, jakbyśmy zrobili to, co było w IKEA, czyli tylko byśmy dążyli ten bok, no to właściwie temat byłby zamknięty. Natomiast jeżeli chcemy jednak zachować ten obieg powietrza, chcemy, żeby ta wnęka nie była głębokości, o szerokości 60 cm, no musimy dać kolejną maskownicę, no, którą dodamy obok tej szafki nad lodówką. Ona może być między piekarnikiem, a tą szafką może być z prawej strony. To jest bardziej już kwestia wizualna. Więc wracamy do szafek wiszących o wysokości 60 cm. Wykończenie do szafki i dodaj. I to znowu jak wspominałem, to co robimy w ogóle w programie, to tutaj wam pokazuję, to jest takie no trochę zabawa w pokazywanie tego, co możemy zrobić, jak to będzie wizualnie wyglądało. Tak widzicie, w ogóle mogę sobie ustalić dowolną szerokość, wysokość tego elementu. Na żywo tak przyjemnie nie jest, ponieważ no nie ma takich formatek o szerokości 5 cm. Te maskomice mają swoje określone wymiary szerokości. 39 cm, 60 cm. No i po prostu docinamy je, zarówno szerokości, jak i wysokości. Stąd jak właśnie wspominam, no co innego jest ten projekt, co innego jest zamówienie kuchnika, a co jeszcze innego jest montowanie. Więc na etapie projektu warto mieć jakby, no, może nie wiedzieć wszystko, ale mieć pewną świadomość, jak coś sobie później rozwiązać. Tym bardziej, że ta maskownica, którą tu widzimy, no musimy czegoś zamocować. Tam będzie w sumie będzie szafka nad lodówką, to zrobimy, ale jak mówiłem, do tego dochodzi jeszcze ten dokładany bok. No i znowu ten bok też musi mieć swoje mocowanie. A jak widzimy, ma tam dystans 5 cm, więc tak jakby wręcz wisiał w powietrzu. No nie może, musimy zamocować go do szafki obok albo do ściany. A najlepiej tu i tu, żeby po prostu był ładnie sztywnie się trzymał. Teraz wam to pokażę na innym rzucie. Teraz zaczyna się ta walka z programem. On już wie, że ja chcę zrobić coś, czego on nie chce, żebym zrobił. Ale nam się uda. Ale chyba użyłem złego. A tak. Użyłem złego wypełniacza. To jest taki wypełniacz, znaczy wypełniacz. To są, w programie są te wypełniacze, te maskownice. To tak naprawdę, jakbyśmy zrobili zamówienie, to wszystko są te same elementy. On to po prostu inaczej nazywa dla naszego, no powiedzmy, teoretycznie ułatwienia, że te jedne wypełniacze możemy tylko regulować szerokości, inne wysokości. Dobra. Teraz będzie chwila walki. Na zmęczenie przeciwnika. Czasami to pomaga. Żeby o, jakiś element przesunąć. Nie dało się. Dobra. Walczymy dalej. Zastanawiałem się, żeby pokazywać takie właśnie mordowanie się z tym programem, ale pomyślałem sobie, dobra, pokazuję, jak to wygląda tak bez ściemy. To nie jest tak, że sobie klikamy trzy szafeczki i wszystko nam weszło. Czasami dodanie jednego elementu właściwie schodzi się dłużej niż ogarnięcie całej kuchni. Ale tak właściwie też jest w innych programach do projektowania wnętrz, że ten układ, który widzimy, ten funkcjonalny, można powiedzieć, powstaje całkiem szybko, a potem zaczyna się takie modelowanie i trochę rzeźbienie. Okej, element ustawiliśmy. Możecie też powiedzieć, ej Filip, coś tu nie działa, ta wysokość, to jest źle. I wtedy ja wam mówię, słuchajcie, IKEA już wymyśliła, jak to zrobić. Ponieważ ten panel ma swoją określoną wysokość, znaczy 240 cm, taka wysokość jak tej wysokiej zabudowy. Po prostu możemy go podnieść trochę wyżej. Wiecie, o wysokość sokołu. Tak, on nie będzie dotykał wtedy momencie podłogi, ale będzie się zgrywał na górze. No to jest taki, prawda, IKEA-owski lifehack. Oczywiście możemy też dodać inaczej, czy możemy dać dwa różne panele, zrobić gdzieś na nich łączenie. Natomiast no, to jest takie najprostsze rozwiązanie, jeżeli tam obok mamy jakieś zostawione szafki, to tej szczeliny i tak nie będzie widać, a no, ta szczelina, czy ta wysokość od podłogi do tego panela był na wysokości cokołu. Czyli przy standardzie 8 cm, jak modyfikujemy ten cokół, to życie odpowiednio będzie inne. Okej, okay, no to tak to mniej więcej moglibyśmy zrobić. I słuchajcie, nawet jakoś chyba bez bólów udało nam się przebrnąć przez
pierwszą część zabudowy naszych szafek. I teraz przechodzimy do szafek wiszących. Mam nadzieję, że z nim nam pójdzie dużo łatwiej i szybciej niż z całą zabudową i przejdziemy do takich trochę ciekawszych rzeczy, jak właśnie kolorowania, modelowania już tego układu. Ach, no i jeszcze chcemy być tacy dokładnie, to warto by było... O, tutaj ten mój panel, się ucieszyłem, że idealnie go wstawiłem, a nie do końca. On musi być cofnięty w stosunku do tej maskownicy przedniej, nie chcemy widzieć tej krawędzi. Czy... Może no, ją widzieć, ale w sumie ładniej będzie, jak jej nie będziemy widzieli. Kurczę, się boję dotykać ten panel, żeby to gdzieś tam nie uciekł znowu. Dobra, wierzcie mi, możemy go cofnąć i by było cacy. Ja może na razie go zostawię w spokoju, bo spędzimy tylko jednak 5 minut. A tak, podejrzewam, że to może być trochę nudne w oglądaniu. To już Filip. A, nie, nic, ustawiam panel od 5 minut. A, spoko. Kiedy kończysz? Nie wiem. Dlatego przechodzimy do szafek wiszących z drzwiami pełnymi. A zaczniemy w ogóle od tego, no, od najważniejszego elementu znowu. Tam, gdzie jest płyta, tam będzie okap, tam stawimy pierwszą szafkę, no i potem będziemy, no, to sam zostanie, będziemy wykorzystywali dalej na szafki. Szafki do okapów. To jest jakby oddzielna w ogóle pozycja. Szafki okapowe. Wybieramy interesującą nam z wielkość 60 na 100. Zerkam sobie na wasze pytania. Na razie nie ma. Ale z czasem myślę, że się wyrobię i będę odpowiadał w locie, projektując, układając kuchnię. Albo inne wnętrze, bo jeszcze bez spoilerów. To na końcu powiem, jakie mam pomysły na to, co możemy zrobić za tydzień. Po tym, jak wykuszę wiatrak z komputerza. Jeszcze troszkę. Dobra. Czy jak wspominałem, zaczynamy od płyty, ustawienia okapu nad nią. My to sprawdzamy nam, ile miejsca po prostu pozostało. Okay, planer. No. Ustaw się. Jak wspominałem, IKEA Planner uczy nas cierpliwości. W takim projekcie stajemy się po prostu mistrzami zen. No ale cóż. Jak mówiłem, sami plusy. Program jest bezpłatny, bardzo prosty w obsłudze. Także tak. No. Nie najlepiej, nie najgorzej. No nie, no nie daje mi się spokoju, słuchajcie. No chciałem coś powiedzieć, dobra, zostawiamy to i... Ale no nie. Jak to wygląda w ogóle. Dobra. O. No. No. Mamy zabudowany okap. I rozpoczynamy kolejne szafki. Chciałem coś wtrącić o szafkach, ale nie wiem, czy nie będę teraz skakał z wątku na wątek. A może w sumie poskaczemy z wątku na wątek. Więc okapy do zabudowy. Macie jakieś pytania o okapy do zabudowy? Taki z drzwiami pełny. Jeśli chodzi o okapy do zabudowy w szafkach, to są właściwie takie same urządzenia jak każde inne. Czyli po prostu zawsze zwracamy uwagę na jego parametry, a tym najważniejszym parametrem jest wydajność tego urządzenia, czyli to, jak duży ma silnik w takim dużym uproszczeniu. No ale tak, jeżeli mamy okap o dużej wydajności, no to on będzie po prostu nam wszystko wywijał z tego pomieszczenia, a to będzie cichy pas na pierwszych biegach. Dlatego sobie zmierzyłem, ile nam zostało miejsca, no i tak znowu bez szału, no bo mamy tutaj 1,60 m, powiedzmy 2,50 m zatwiały nam temat, no nie mamy 50, więc musimy tutaj trochę pokombinować. Więc przecież damy 60 i 40, da w sumie metr, no i 6 cm to będzie ta przestrzeń, którą uzupełnimy po prostu blendą. Czyli szafka 60. Która pojawiła się na końcu kuchni. Przerzucamy ją na drugą stronę. Za chwilkę się przerzuci. Może. A może i nie. Bo to będzie ciekawie. Jak skończymy ten fragment z tymi szafkami, to zaczniemy co o czym mówiłem, czyli będziemy dopieszczać ten projekt. Pobawimy się w kolorystykę, bo oczywiście IKEA Planner nie ma jako takich wizualizacji, nie mamy wpływu na natężenie światła, na jakieś różne bajery, ale
również Big Kaplan, że możemy trochę dopieścić ten projekt, żeby on po prostu wyglądał trochę, no, trochę ciekawiej, trochę bardziej ożył. W ogóle wielka szkoda, że nie oglądają nas teraz projektanci mebli Bodzio, bo nie wiem, czy wiecie, byliśmy ostatnio w salonie Bodzio. No i oni tam nie bardzo mają pomysł na ekspozycję, to tam szafki po prostu jakoś sobie stoją, no jakoś jest, okej, dobra, będzie. Coś tam postawimy, nieważne, albo dopchniemy więcej mebli na kupę. Po co to jakoś to aranżować, nie? Po co to kłamać? A w ogóle już jutro na naszym blogu będziecie mogli przeczytać naszą relację w ogóle z wizyty. Śmieszne miejsce, śmieszne miejsce. A się was zaintrygowałem, to podpowiem, że no, no Bodzio jak Bodzio, ale naprawdę mają całkiem ciekawe meble tapicerowane. Nas tak w ogóle zbiło z troku, że takie dziwacznej jakości mebli skrzyniowych, płytowych, no nagle w sumie takie fajne meble tapicerowane w różnych stylach. Nie wiem, nie wiadomo o co chodzi, może jakaś inna fabryka, może wprowadzają to skądś. Słuchajcie, za chwilę ustawię szafki wiszące i naprawdę zrobi się ciekawiej. Zostańcie ze mną, nie odchodźcie, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Dawaj, Kaplaner. No to jest taka po prostu już żmudna robota. Nie jest to idealnie, gdyśmy to robili w właściwym projekcie, oczywiście trzeba by trochę inaczej ustawić te blendy na dole, ja tego nie zrobiłem, żeby po prostu było trochę szybciej. Moje założenia na początku, jak myślałem, że puszczę tego live'a, to wam tak dokładnie pokażę wszystko, ale wydaje mi się, że kurczę, jak tak będę tak dziubał i dziubał we wszystkim, bo no niestety w tym programie trzeba tak powoli wszystko podziubać, to po prostu umrzecie z nudu, więc chyba na przykład będę starał się jakoś skupiać się na może mniejszych odcinkach tego układu niż na wszystkim, ale może się mylę, możecie napisać mi w komentarzu, czy wolicie tak po kolei dokładnie wszystko i spokojnie, jak pokazuję wam, czy może jednak fajnie by było, gdybyśmy no, zwiększyli tempo i skupili się może na jakichś innych elementach, bardziej widowiskowych. A tymczasem, słuchajcie, jeszcze chwila, za chwilę będzie widowisko, za chwilę coś się zacznie dziać. Ostatnia maskownica. Zostaw sobie. I? Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, jak mówiłem, no całkiem ładna kuchnia, co nie? I teraz zabiorę się za właściwie dobieranie kolorystyki tego wnętrza. To, co widzieliście wcześniej, no to wydaje mi się, że ja sobie tego głowa w ogóle nie zawracam, po prostu skupiam się na samym układzie. Dopiero jak ten układ już dopieszczę, co widzieliście, głównie pracuję na rzucie z góry, a nie tym widoku 3D, no dopiero wtedy wybieram taką opcję jak zmień wszystkie, no i dzięki temu po prostu po kolei mogę dobierać kolorystykę całego wnętrza, gdy wiem, że już układ jest w porządku. No i tak też tu zrobimy. Wybieramy blat z imitacją dębu, zastosuj. Lisy przyblatowe nas na razie nie interesują. Tutaj pan jeszcze przeglądam sobie, jak tam. A, komentarze, dobra. Fronty, jak widzieliśmy, mamy konkretnie wybrany rodzaj. Savedal biały. Nie wiem, czy dobrze kliknąłem. Zastosuj do wszystkich. Zastosuj tak do wszystkich. I proszę, ta kuchnia się powoli zmienia na naszych oczach. Uchwyty. Uchwyty czarne zgodnie z naszymi wytycznymi. Te? Czy inne? I co weźmiemy? Weźmiemy te. Zastosuj do wszystkich. Nogi i cokoły. No to są te elementy cokoły. To co mamy tą listę cokołową, wybierzemy po prostu w białym laminacie. W przypadku jakichś bardziej kolorowych kuchni, to rzeczywiście ten cokół, no ważne, żeby się zgadzał z naszą kuchnią. U nas po prostu wystarczy biały, to nie musi być ten dokładnie, powiedzmy, sam materiał co na frontach, bo to nie ma żadnego wpływu na estetykę tego cokołu, w zasadzie nie widać.
Panele wykończeniowe, to mówimy o tych wszystkich elementach maskujących, więc tu podobnie wybieram po prostu matowy kolor biały. Obudowy, czyli korpusy, mamy w kolorze białym. I takie ciekawsze rzeczy zaczną się dziać teraz, czyli wybieramy gzymsy. Stylizowana, czyli mamy w Ringhardt setach biały. Listwy nad szafkami wiszącymi oraz listwy pod szafkami. No i przyznacie, że co? Już wygląda to trochę jak kuchnia. Warto było czekać, co? Warto było oglądać. Dobra. Wszystko nam skoczyło. Skoczyło. Okej. Okay. Tak u mnie w całkiem nieźle wygląda. Możemy sobie zrobić taki widok, no powiedzmy, ala wizualizacja. Jeszcze nie ma szału, ale jak mówię, za chwilkę przejdziemy do tego elementu, kiedy będziemy dopieszczali nasz układ kuchni. Ja tu tylko jeszcze dołożę sam barek, o którym wspominałem. Barek znajduje się po prawej stronie. Żeby dodać takie dowolne elementy w kuchni, wybieramy blaty kuchenne. Tak, dobrze. Dodatkowe blaty. Jest taka opcja tego blatu regulowanego. No jest trochę taki dziwaczny, ponieważ to jest blat w zasadzie, jak go umieścimy w projekcie. Umieścił się, czy się nie umieścił? O, umieścił się z nogą. Idzie po prawej stronie. Tą nogę sobie po prostu usuwamy. Jeśli nie wiecie, jaką nogę chodzi, to on ma taką po prostu no, metalową nogę. Nie, to nam jest w ogóle niepotrzebne. Chyba tam tu z góry, na którym jak mówię, łatwiej się pracuje. Usuwamy go. I modyfikujemy jego szerokość, czyli tak naprawdę długość. Ja robię na 124 cm, czyli jakby 1,20 m ta przestrzeń, którą będziemy się dzielić, no i 4 cm to właściwie tam będzie noga z blatu schodziła pod spodem. I 450 głębokości. Tu sobie po prostu tylko pomagam, dorzucam go do ściany, żeby on się automatycznie obrócił, ale nasz... Nie, to trzeba go trzymać go cały czas, żeby się nie obrócił. Zobaczcie, IKEA panel skapitulował i wstawiliśmy barek. Pewnym minusem jest fakt, że nie miałem możliwości też obracania obiektami w tej płaszczyźnie... No, płaszczyźnie pionowej, tak? Nie mogę obrócić sobie tego blatu, żeby zrobić z niego nogę, więc żeby to jakoś wizualnie wyglądało, no po prostu dołożę panel. Panel taki, który dokładamy do normalnych szafek. Wypełniasz po prostu głęboki, wysoki. Dodajemy go, zmienię jego kolor i to będzie po prostu imitować ten układ nogi, jak wspominałem. To, co projektujemy w programie, a to, co będziemy zamawiali, a to, co w ogóle myśmy się o montażu, to są po prostu różne elementy. No i zobaczcie, ten panel tutaj całkiem ładnie wskoczył. Dobieram jego szerokość równą blatu. Zmieniam kolorystykę. No, nie mamy takiego samego koloru jak kolor naszego blatu, no ale wystarczy, żeby on był w kolorze drewna, aby już no, wizualnie to zaczęło całkiem fajnie wyglądać, jakoś się nam zgrywać. I teraz tylko jeszcze go bardzo delikatnie przemieścić. Musimy poczekać, gdzie. O, łapka jest ładna. Nie ruszamy. Więc spróbuję go tylko jeszcze delikatnie przesunąć. W nadziei, że mi się to uda. Nie uda mi się to. Nie w ten sposób. No, słuchajcie, cudo. Proszę bardzo. Prawie cudo. Prawie mówię, ponieważ jak widzicie, ten panel jeszcze odstaje. Wiem, drobiazg, mogliśmy powiedzieć, dość spokój, no ale no, odstaje, nie? Wiem, to widać, no to jest barier, to jest w ogóle kluczowy element kuchni, no nie może tak być. Więc delikatnie. No, próbuję znaleźć ten punkt, żeby on go złapał. Zawsze możemy się posiłkować po prostu strzałkami na klawiaturze. O, proszę. Wystarczy wyklikać głębokość panela 18 mm, 18 klików i jak za dotknięciem magicznej różdżki panel chowa się pod naszym blatem. Wspaniale. Dobra.
Mamy projekt kuchni. Czy ta kuchnia też tak wyglądała dokładnie dla osoby, która była projektowana? Nie, pozmienialiśmy ten układ. Oczywiście, że go pozmienialiśmy. Na tym polega projektowanie, że wiecie, ja sobie mogę tam pewne rzeczy powymyślać, pomyśleć o pewnych rzeczach ergonomicznych i tak dalej, ale to, czy projekt jest dobry, czy jest zły, zawsze zależy od tego, od osoby, do której to projektujemy. To ta osoba jest najważniejszym, nie wiem, chciałem powiedzieć sędzią, jury, ale trochę tak, no ona musi też wiedzieć, czy jej to odpowiada, czy ten dany układ spełnia najwięcej z jej potrzeb, bo przeważnie no tak to wygląda, że po prostu staramy się spełnić jak najwięcej potrzeb. Rzadko kiedy udaje się spełnić wszystkim, wtedy jest w ogóle ekstra, ale przeważnie to po prostu musimy gdzieś na tym zastanowić. Znowu dygresja. Teraz będziemy pizzować projekty. Co mamy się rozumieć przez pizzowanie? A dodawanie kolorystyki. Jak wspominałem, tą kuchnię możemy kolorować. No przede wszystkim, co możemy zrobić na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień możemy zmienić kolorystykę podłogi. No tutaj IKEA Planner no nie daje nam zbyt wiele jakichś możliwości fantastycznej kolorystyki. No bo jeśli chodzi o te białe kafelki przykładowo, no to one wyglądają tak, jak wyglądają. Ja osobiście mam takie swoje patenty, powiedzmy, że po prostu wybieram, na przykład gdzie mam jasne meble, trochę ciemniejszą podłogę, no szary granit. To jest takie wiele neutralne wykończenie, no i przede wszystkim no, nie ma tych nieszczęsnych, drobnych, małych kafelków, więc no tak kuchnia trochę się już od, meble się odcinają od podłogi, zaczyna trochę jakoś ciekawiej już wyglądać. Z ciekawych rozwiązań to możemy oddawać tło za oknem. Żeby to zrobić, musiałem odblokować kształt pomieszczenia, klikam w okno. Wchodzę sobie w opcję i mam sobie tło okna. I tu wybieramy sobie jakąś fantastyczną, przepiękną panoramę. Zimowo-jesienny dzień. Czemu by nie? No i tak, no już fajny widok jest za oknem. Możemy też zmienić kolor ramy. Ja tego nie do końca polecam, ponieważ to ciężko naprawdę jest spasować się z tym kolorem do innych elementów, więc jak macie chwilę, można się pobawić. To, co jeszcze robi naprawdę kawał dobrej roboty w takich wizualnych aspektach, to jest dodanie panelu ściennych. Najpierw musimy dodać wysokość panelu ściennego. Ja go dodam na 3/4 tej głównej ściany. To znaczy, że on mniej więcej się gdzieś tutaj będzie nam kończył. No i to powinno być jak najbardziej w porządku. I teraz ten panel ścienny nam się pojawia, jak tylko dodam kolorystykę. No i tu podobnie. Mamy jasne płytki, natomiast na te jasne kolory w tym programie no często po prostu giną. Nie mamy możliwości regulowania natężenia tego światła. No ten biały się często gryzie z innym białym. Oczywiście możemy iść taką skrajność, to jest po prostu czarne płytki. Ja bym tutaj poszukał czegoś innego. Jeżeli mamy już szarą podłogę, no pójdę w szarości, a czemu by nie? Oczywiście mówię, to nie jest tak, że mówię, tak powinna ta kuchnia wyglądać, tylko po prostu pokazuję wam, jak trochę podkręcić wizualnie wygląd kuchni w IKEA Planerze, aby nie wyglądała tak po prostu smutno. Natomiast to chyba co narobi największy efekt, nie tylko w ogóle w IKEA Planerze, w ogóle kiedy robimy wizualizację w profesjonalnych programach, są dodatki. I tutaj też mamy możliwość dodawania dodatków. Mamy coś takiego jak jadalnie, mamy biuro, więc możemy sobie poszukać różnych rzeczy, które dodamy do naszego projektu. No i wtedy znowu on zaczyna taki być trochę bardziej, no może żywe to za dużo powiedziane, ale coś w tym jest, że on... Szukam jakiegoś fajnego krzesełka. O, też w sumie jest fajny ingolf. Tak. Bo te elementy, dodatki sprawiają, że to wnętrze już nie jest takim... taką surową jakby ekspozycją, tylko no rzeczywiście możemy sobie mieć jakąś taką namiastkę, wyobrazić sobie, że no to może być nasze wnętrze, jak ono może wyglądać u nas. Ale mówię o takich rzeczach, no, mam na myśli ciągle meble podzie, no przecież mamy ten wpis na świeżo, który możecie przeczytać, ale tam tego chyba najbardziej brakowało. Wiecie, to jest trochę tak, że chcecie po IKEA wyglądać w IKEA w dowolnym innym sklepie z meblami, to sobie myślę, że to jest taki standard, że widzicie jakieś ładne aranżacje, które was tam jakoś inspirują, co wam się w nich podoba i tak dalej, i tak dalej. No a potem też jakieś miejsca, gdzie tego nie ma i jest taki trochę no szok, jak tak może, jak tak w ogóle może być, czemu tam po prostu stoją szafki i właściwie nic się nie dzieje. Dobra, jeden ingolf wstawiony, dodaję drugiego ingolfa. Czekamy chwilkę, obracamy go i
powoli nasz barek sobie już tak ożywa, że tak powiem. To już nie jest tylko projekt. To może być twoja wymarzona kuchnia. Dzisiaj żarciki mi jakoś nie wchodzą. No może wiecie, pierwszy stream, pierwszy live. Oświetlenie. Tak, dodajemy sobie jakąś lampę sufitową. Będziemy coś nad barek. O, w ogóle te lampy musicie dzisiaj zobaczyć. Dzisiaj mamy czwartek. Mamy taki cykl na Facebooku. Porozmawiajmy o wnętrzach. I tam jest właśnie układ z kuchni z takimi okrągłymi, no, może nie tymi dokładnie, ale bardzo podobnymi lampami. One u nas akurat by nie pasowały, ale wybierzemy sobie też czarne. No to trzymamy się tej idei, tych czarnych dodatków. Poeksperymentujmy. Więc jedna lampa i za chwilkę dodamy drugą. Za chwilę obrócę, że obrazy się zaczęli w 3D, jak no właściwie taki drobny szczegół, jak nie wiem, krzesełka i dwie lampki potrafią nas zmienić sposób, w jaki odbieramy nasz projekt. Spójrzcie. Już tu się coś dzieje, tak? Już zaczyna ta kuchnia po prostu ożywać. Nagle mi się z tego całkiem fajny projekt. Ale jeszcze nie skończyliśmy, bo jak wspomniałem, po lewej stronie mamy więcej tych elementów, które możemy tutaj dołożyć. Mamy w ogóle coś takiego dział jak biuro. Biuro jest tutaj bardzo wdzięcznym działem, bo tam możemy sobie poszukać w półkach. Dobrze pamiętam, półki ścienne. Zobaczcie, mega fajne półeczki, które możemy sobie tutaj dołożyć do naszego projektu. O, ta jest super. Dodajemy półkę. I do tej półki, no może to za chwilę dołożymy. Co jeszcze możemy tu poszukać? Jeżeli popatrzymy sobie po tych akcesoriach, no właśnie, akcesoria do wyposażenia biura. Wiadomo, że to są rzeczy biurowe, ale coś zawsze jak postawimy. Słuchajcie, koszyczek. Postawmy koszyczek. Po co ten koszyczek na tej kuchni? On jest tylko po to, żeby ta po prostu wizualizacja nabrała odrobiny życia. Zobaczcie. Nie mogę wstawić koszyczka. Za chwilę go wstawię. Poprawię to i będzie koszyczek. I w ogóle moje ulubione tablice. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Taka tablica, no znowu coś się dzieje, to bo nie mamy możliwości w tym programie dodawania jakichś obrazów, jakichś takich nosić w ogóle własnych grafik, które zawsze ożywają bardzo, ożywiają wnętrze. No ta tablica coś takiego robi. Natomiast wiem, że w jakiś sposób jest bardzo obciążająca dla programu, więc musimy chwilkę poczekać, aż ona wskoczy nam do projektu. Ja sobie zerknę, czy takie pojawiły się komentarze. O, coś się dzieje. Tak, Dorota, ja też gdybym robił ten projekt, dodałbym dwie, znaczy wyrównałbym to w ogóle blendami i dopiero tam płyta, żeby była idealnie na równo. Zgadzam się, tak to powinno być zrobione. Dobra, czekam, mam nadzieję, że nic się tu nie zawiesiło. Zaczekaj. Dobra. Jest takie ryzyko, że chwilę ten live w ogóle wywali ten program IKEA, tą tablicę. Mam nadzieję, że nie. Dobra, czekamy jeszcze chwilę. No i zobaczymy, czy to przeżyje. Więc zerkam sobie jeszcze na dział komentarzy. Konat pisze o tym, że tak, mogła być jakaś taka wersja do ściągnięcia i zainstalowania. Ojej, jakby to ratowało w ogóle życie, żeby to jakoś działało dużo szybciej. Nie, proszę. Mam nadzieję, że nam to się nie wykrzaczy. Trochę tak lekko panikuję, ale dałem jeszcze czas na programowi, to się odpowiem na wasze pytania, to jeszcze widzę. Czy jest minimalna odległość płyty indukcyjnej od otworu okiennego? Wiesz co? Przy płytach gazowych jest minimalna odległość, a nie przy płytach indukcyjnych, z tego co wiem, nie ma takiej. Natomiast jest minimalna odległość przy płycie gazowej. Ale kurczę, no nie pamiętam, jaka to jest odległość. Coś mi świta, że chyba 60 cm, ale nie jestem pewien. Słuchajcie, program chyba działa. Dalej, dobra, zobaczmy. Jest i działa. Jest jej tablica.
o którą tak bardzo walczyłem. Nie, to nie jest tablica, którą walczyłem. To ja ją usunę. Ja walczyłem o wstawienie tej tablicy. O. I być może zaraz zobaczycie dlaczego. Mi się jeszcze uda umieścić wyżej. O, słuchajcie. Idealna precyzja. Dobra. Teraz podniesiemy nasz koszyczek. Widzicie, jak ja tutaj w ogóle haki na IKEA sprzedaję. Teraz będziecie mogli projektować jak zawodowcy. Nie no, żarty żartami. Żarty generalnie żartami, ale tak, w ogóle jeśli chodzi o wizualizację, to co teraz widzicie, to też się wykonuje w tych profesjonalnych programach. A co jest takie pytanie, czy miałem tegoś gazowej 50, ok. No tak, no właśnie mówię, przy płytach gazowych jest ta minimalna odległość przy indukcjach, no z tego co pamiętam, nie ma takiego obostrzenia. Chyba na pewno nie ma takiego obostrzenia. Tak, moja podzielność uwagi jest niesamowita. A sam do dygresji odnośnie układów. Niezależnie czy robimy to w kuchni w IKEA, czy na przykład w profesjonalnym programie, dodawanie tych przeróżnych dekoracji no jest taką właśnie częścią naszej pracy, powodowanie, że ten projekt po prostu ożywa, nadawanie jakiegoś klimatu. Oczywiście w tych programach profesjonalnych mamy dużo większy wybór no, fajnych rozwiązań, dekoracji. No tutaj, przykładowo jak widzicie, co mogę wstawić? No doniczkę mogę na przykład wstawić, tak? Mamy już koszyczek z biura, mogę dołożyć gdzieś doniczkę. No dołóżmy doniczkę, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Zawsze to coś, prawda? Zawsze trochę coś ożywa. A już ją przesuwam odrobinkę jeszcze. Ciach. I... No i zobaczcie. A, bo ta doniczka chyba trochę tak słabo sobie wygląda. Zostańmy przy tym co jest może. O. I wiecie co jeszcze bym dorzucił? Oświetlenie górne. To jest taki w sumie zawsze mały jakiś szczegół. Może być to. Bo w ogóle właśnie, żeby wizualizacja wyglądała jak najciekawiej, no to trochę staramy się w taki kontrolowany sposób odtworzyć, jak mówiłem, rzeczywistość, to jak to wnętrze będzie naprawdę wyglądało. No to właśnie sprawia, że to się coraz bardziej podoba, że to już nie jest taki tylko suchy projekt. Zróbmy wersję zwizualizowaną. Tara! No jak wam się podoba? Jest ładnie? Na pewno lepiej niż było, prawda? Czekam na komentarze. Powiedz jaki żart o kuchniach w międzyczasie, kurczę. Czy nie sam? Ach, był jaki żart o kuchniach ostatnio. A, wiem, słuchajcie. Jakie są ulubione chipsy hydraulika? Kran chipsy. Wiecie, kran. Mnie to bawiło. Nieważne. Dobra, to jest nasza kuchnia. Jak ona by wyglądała? Przygotowana w programie IKEA Planner. Oczywiście wiele tutaj nie zrobiliśmy, nie ustawiliśmy pozycji uchwytów, nie dokładaliśmy jakichś szuflad, nie wchodziliśmy w te zagadnienia, bo pomyślałem sobie, że to co możemy zrobić w szafkach, czy jak możemy je modyfikować, zostawimy sobie na powiedzmy drugi raz, na jakieś inne live. Już mamy pewne przesunięcie między tym co ja mówię, a tym co wy widzicie. Zerknę sobie na sekcję komentarzy i sprawdzę, czy jakieś jeszcze pojawiły się. Okej, podoba się kuchnia. To się cieszę. Dajcie lajka, że jest fajnie. I czy macie jakieś może pytania do mnie w sprawie tego projektu? To sobie tak patrzę, bym patrzeć tutaj na was, a nie na dół. Macie jakieś pytania może jeszcze? No bo jeżeli nie macie jakichś pytań, to będziemy powoli kończyli naszego live'a. Myślę, że godzinka to i tak całkiem nieźle jak na pierwszy raz, bo wiecie co, jak mówimy już o wizualizacjach i fajnych projektach, to chciałem wam powiedzieć, że za tydzień chciałbym z wami robić takie rzeczy. To znaczy, za tydzień, za dwa tygodnie, przepraszam, za dwa tygodnie pomyślałem sobie, że nie kuchnię, a weźmiemy na wasze całe mieszkanie, tak po całości. Z tym, że w tym momencie już nie będziemy skupiali się na takiej może analizie, co gdzie stawić, co bardziej pokażę wam, jak pracować w programie Homestyler, który
którym w tym programie możemy stworzyć bardzo szybko projekt wnętrza, no, z całkiem niezłej jakości wizualizacji. To, co tu widzicie, to są, no, to jest wizualizacja taka robiona przez tych prosów i to chyba ponad płatna. Natomiast my możemy zrobić to na pewno lepszej jakości wizualizację niż w IKEA Plannerze, oczywiście kosztem, no, Bikapan, że zaprojektujemy kuchnię, w tym programie ta kuchnia jest słaba. A to, co teraz widzicie, to jest, no, projekt, który zrobimy w 15 minut i nas pokazuje różne możliwości modyfikacji oświetlenia. Więc za 2 tygodnie moja propozycja jest taka, że będziemy projektować całe wnętrza. Co wy na to? Mam sobie na... Tak, dodatki robią roboty tutaj, czy tam... Okay. Sorry, próbuję. Myślę, że gdzieś muszę w innym może miejscu ustawić sobie telefon z waszymi komentarzami. Żeby to jakoś całkiem fajniej szło, to jest okej. Okay. To, co powiedzieliście, jeśli chodzi o poprawienie dźwięku, biorę sobie do serca, popracuję na tym, aby było lepiej. Oczywiście możecie komentarze zostawiać cały czas, nawet po skończeniu tego streama, dać mi znać, jak wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, albo coś, co chcielibyście zobaczyć, to też podrzucajcie, bo w zasadzie trochę eksperymentuję z tą formą komunikacji z wami. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja się powoli oswajam, aczkolwiek trochę było stresu, ale jest chyba coraz lepiej, więc widzimy się za 2 tygodnie i weźmiemy na wasze całe mieszkanie, które zaprojektujemy sobie. Może uda się to bardziej interaktywnie, będę was pytał jakieś elementy, kolory, coś, będziemy jakoś to wstawiali. Zobaczymy, wszystko przed nami. No, w takim razie dobrze, będę powoli kończył. Wielkie dzięki za dzisiaj, że byliście, że oglądaliście i widzimy się, słyszymy za 2 tygodnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.